Ja się nazywam Staś, jestem chory. Mój głos starczy mi na około 7 minut. Musicie bliżej się przesunąć, bo będę mówił cicho. Nie, serio. Chodźmy, chodźmy. Tu jest jedno wolne miejsce. Tu są dwa wolne miejsca. Wy dwie tutaj zapraszam. I tu jest... Nie, no nie. Ale naprawdę, zapraszam, bo ja nie będę mógł głośno mówić, na pewno nie długo głośno mówić. Pracuję w Mozilla nad przeglądarką Firefox i chciałem dzisiaj troszeczkę wam opowiedzieć o tym, skąd ta Mozilla się wzięła i co sprawia, że ludzie na całym świecie, jest ich tysiące, budzą się codziennie rano i mają ochotę pracować właśnie dla Mozilla, nad Firefoxem i nie tylko. I zacznę może tak. Internet nie zawsze wyglądał tak, jak wygląda dzisiaj. Trudno sobie przypomnieć, jak wyglądał kiedyś, ale jak sięgniecie pamięcią trochę w przeszłość, parę lat, to być może przypomnicie sobie takie czasy bez Facebooka, bez Gmaila, bez YouTube. A jak sięgniecie jeszcze dalej, jeszcze wcześniej w przeszłość, to być może przypomnicie sobie, jak wyglądała kiedyś wirtualna Polska, jak wyglądał Onet, Gazeta.pl, Allegro, tak wyglądało. Jak wyglądało Yahoo, kiedy ktokolwiek jeszcze z tego korzystał. No właśnie, te strony nieco się zmieniły. Co ciekawe, jest taki jeden przykład, który niewiele się zmienił. W 1999 roku Google wyglądało tak, kilka miesięcy później wyglądało tak, dzisiaj rano wygląda tak. Czyli akurat ta strona, że już pewnie jestem wyjątkiem, który potwierdza istnienie reguły, moje ulubione powiedzenie. Dlaczego pokazuję wam tę stronę? Pokazuję je dlatego, że wydaje mi się, że bardzo łatwo jest zapomnieć, jak długą drogę przeszliśmy przez tych ostatnich 10 lat. Internet się bardzo, bardzo zmienił. Zmieniły się komputery. Zmieniła się prędkość komputerów, zmienił się sposób dostępu do internetu. Wszyscy korzystamy z łączy stałych, a kiedyś były modemy. Zmieniły się strony internetowe, zmieniła się liczba użytkowników. W 2000 roku to było 350 milionów na całym świecie. Dzisiaj to jest około 2,5 miliarda. I coraz trudniej liczy się tych użytkowników, dlatego że korzystamy z komórek, korzystamy z internetu nie tylko na komputerach, prawda? Kto korzysta z internetu na komórce? Ja korzystam. No dokładnie. I nie, jak was idzie? Tak? Czy teraz korzystacie z tego internetu, czy jesteście teraz użytkownikami? Więc to się bardzo zmieni. Internet wparował w nasze życie, do naszego życia, stał się jego częścią i szczególnie właśnie wśród nas, tego młodszego pokolenia, stał się czymś, czym oddychamy. Stał się bardziej prawem niż dobrym. I chyba bardzo, bardzo dobitnie udowodniły tego protesty styczniowe. Ludzie wychodzili na ulicę, minus 17 stopni, wykorzystałem zdjęcie twoje, zanim cię zapytałem. Mogę? to mój ulubiony obrazek ostatnich miesięcy. Ludzie wyszli na ulicę i uznali, że internet jest ich, że ktoś chce im coś zabrać. Na tym obrazku, nie wiem, czy widzicie, rząd zabiera nasze pieniądze, rząd podnosi podatki, rząd nie daje nam szans na lepsze życie, rząd chce rządzić internetem. Więc ten internet zmienił się całkowicie. I znów, wydaje mi się, drugie wydaje mi się w tej prezentacji, że tak wcale nie musiało się stać. Ta historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej i bardzo ważną rolę w tym, jak ona się potoczyła, odegrała pewna przeglądarka. To nie był Firefox, bo Firefox jeszcze wtedy nie istniał. To był Microsoft Internet Explorer, wersja numer 6. Ta rola była o tyle ważna, była nieco negatywna, ale spowodowała dużo dobrego mi się wydaje. W 2001 wyszła ta przeglądarka i przez 5 długich lat nic się nie zmieniło w internecie. Inaczej, nic się nie zmieniło w tej przeglądarce. Internet zmienił się całkowicie. W 2004 pojawia się Gmail, pojawia się Facebook, w 2005 pojawia się YouTube. A tymczasem 98% użytkowników internetu korzysta z przeglądarki, która została napisana w 2001 roku. I to był problem, bo pojawiła się stagnacja.
nie było siły, która napędzałaby internet w dobrą stronę. Co więcej, jedna firma miała prawie całkowitą kontrolę nad kierunkiem, w którym internet mógł się poruszać. I miała całkowitą kontrolę nad sposobem dostępu do treści w internecie. To był Microsoft. Pewna grupa ludzi, którzy wyglądali tak, postanowiła ten problem rozwiązać. I teraz, co jest najbardziej dla mnie inspirujące i ciekawe, to to, że oni nie chcieli tego problemu rozwiązać w 2004-2005, kiedy on zaczął dokuczać wszystkim. Oni ten problem chcieli rozwiązać w 1998. Oni ten problem dostrzegli, zanim on stał się problemem. Ci ludzie pracowali w Netscape, namówili Netscape do wypuszczania kodu źródłowego Mozilla. Zrobili projekt open source i później chcieli namawiać Netscape do tego, żeby Netscape wspierało ten projekt open source. Więc mieli dwa pomysły. Jeden to jest zrobić lepszą przeglądarkę, która będzie nowoczesna i która będzie dla użytkowników, a drugi stworzyć społeczność dookoła tej przeglądarki, dookoła tego projektu, po to, żeby uczestniczyło w tym projekcie o wiele więcej ludzi, niż można potencjalnie zatrudnić. To się ostatecznie udało, ale po drodze było wiele perypetii. No właśnie, wydaje mi się, że jeszcze wracając do tego problemu, który oni rozwiązali, to strasznie fajnie mi pomaga sobie zilustrować takie trzy ścieżki w życiu, które można obrać. Można być specjalistą w jakiejś jednej dziedzinie, takim wirtuozem danego rzemiosła i to pewnie może inspirować inne osoby. Można rozwiązywać problemy, które istnieją w danej dziedzinie i tworzyć nowe rzeczy. Albo można właśnie szukać nowych problemów, które jeszcze dla innych nie są w ogóle problemami. I wydaje mi się, że ci ludzie tutaj, wiele z nich pracuje dzisiaj cały czas nad Firefoxem, te problemy rozwiązali. To nie było łatwe, dlatego że Netscape'owi wcale nie było po drodze, żeby ten projekt open source się rozwinął. Dlatego, że open source zmienia w ogóle zasady podejmowania decyzji i zarządzania w projekcie. Nagle wolontariusze mają takie samo prawo wypowiadania się i decydowania, jak ludzie zatrudnieni. To było rewolucyjne dla Netscape'a. I oni tak naprawdę nie chcieli się na to zgodzić. Do dzisiaj w Mozilla jest tak, że kiedy ja piszę kod, ja jestem zatrudniony, to ten kod prawdopodobnie przejrzy i oceni osoba, która jest wolontariuszem. Dlatego, że jest lepszym programistą, ma większe doświadczenie w programowaniu, w projekcie, jest dłużej z tym projektem i tak dalej. Czyli de facto, nieważne czy jesteś zatrudniony, czy nie zatrudniony, ważniejsze jest to, co potrafisz i to, czym udowodniłeś wcześniej swoją pracę. Jedna z tych osób, Michelle Baker, która jest tutaj, straciła pracę. To jest Michelle. Straciła pracę. Netscape się nie zgadzał z tym, co ona mówiła. Po prostu ją zwolnili. Myśleli w ten sposób, przewodnictwo Netscape'a myślało, że zwalniając Michelle, pozbędą się problemu. Tymczasem stało się zupełnie coś innego. Nie tylko tych 20 osób z poprzedniego zdjęcia, ale także około 150 programistów, którzy pracowali w Netscape'ie, poszło za Michelle. Stworzyli fundację, która do dzisiaj funkcjonuje, i ten sam udowodnili, że tak naprawdę liczy się produkt, liczy się pomysł, a w mniejszym stopniu liczą się pieniądze. Netscape oczywiście chciał zarabiać na przykład. No i właściwie później stało się już same niesamowite rzeczy stały. To jest mniej więcej, ale to, o czym mówiłem, to jest 2001-2003. W 2004 wydajemy Firefoxa 1.0. Używają go miliony użytkowników na świecie i zmienia się cały internet. Ja sobie lubię żartować, że dwoma największymi sukcesami Mozilla jest Internet Explorer 7 i Google Chrome. Dlatego, że Mozilla zmusiła dwie wielkie firmy, które miały nieporównywalnie więcej użytkowników i pieniędzy, do tego, żeby z powrotem zainwestowały w ten rynek. Żeby z powrotem skupiły się na rozwijaniu nowych technologii i umożliwiły twórcom stron internetowych tworzenie nowych rzeczy. I ten internet w końcu pozwolił, on zakwitł już wcześniej, ale teraz tak naprawdę wyzwolił w ludziach wiele kreatywności. Pojawiły się startupy, pojawiły się
niesamowite pomysły na to, co można zrobić w sieci. I wszystkie teraz te firmy wspólnie pracują nad tak zwanymi wolnymi, otwartymi standardami. Chodzi o to, żeby żadna pojedyncza firma nie miała pełnej kontroli nad tym, co się dzieje w internecie i żeby ostatecznym odbiorcą tego wszystkiego byli użytkownicy. I no właśnie, w ten sposób, wiesz, jest HTML, JavaScript, CSS, to są wszystkie keywordy, które nie mają teraz większego znaczenia, ale to wszystko jest dostępne za darmo. Można sobie wejść na stronę, którą później wam pokażę, i nauczyć się tego. Ja się tak nauczyłem tego, bo ja nie jestem programistą, ja się nauczyłem tego sam. Czytając sobie strony w internecie i podglądając kod innych. Więc super, strasznie mi się to podoba. No, tak jak mówię, później to wybuchło. To jest Firefox 3 2008, 8 milionów pobrań w 24 godziny na całym świecie. Obecnie około 96% użytkowników internetu może sobie pobrać Firefoxa dostępnego w ich języku. W samej Europie istnieje chyba ponad 20 społeczności lokalnych w Mozilla. To są ludzie, którzy żyją w danym kraju albo w danym regionie i spotykają się co kilka miesięcy albo wręcz częściej, żeby porozmawiać o Mozilla, o tym, jak promować te standardy Mozilla w ich kraju i o tym, jaka będzie przyszłość internetu. I w Polsce też jest taka, to jest jedna gwiazdka, to jest Polska. My się spotykamy co około 6 miesięcy. Spotykaliśmy się w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu. Tutaj jest akurat spotkanie w Warszawie. Byliśmy też na takim spotkaniu ze społecznością włoską we Florencji, było bardzo fajnie. I tak jak mówię, tych społeczności jest strasznie, strasznie dużo. Właściwie w każdym kraju można znaleźć parę osób, jak nie paręnaście czy kilkadziesiąt, które są bardzo zaangażowane w projekt. Pracują na jego rzecz na zasadzie wolontariatu, właściwie co w jakimś wymiarze godzinowym, tygodniowym, regularnym. Tłumaczą, to nie są programiści, to jest bardzo ważne. To są bardzo często tłumacze, to są ludzie, którym zależy na promocji ich własnego języka. Mamy kilka takich fajnych członków społeczności, którzy są na przykład profesorami języka irlandzkiego, któremu grozi wymarcie i chcą promować ten język, udostępniając irlandzką wersję Firefox i zachęcając właśnie szczególnie młodzież do korzystania z tego, bo języka nie da się wymusić, żeby język przetrwał, trzeba uczyć dzieci mówić tym językiem, to jest jedyny sposób, prawda? Więc te społeczności sobie funkcjonują. W Polsce nasza społeczność nazywa się awiary.pl i ma bardzo fajną historię tworzenia wyrażeń, które weszły do języka polskiego. To jest też historia, którą bardzo lubię i która mnie inspiruje. Niektóre ze słów, których używamy dzisiaj w informatyce, nie istniały w języku polskim. Na przykład słowo karta w znaczeniu tego czegoś, tutaj, co mogę otworzyć drugie. Nowa karta, dziękuję. może opowiem szybko tę historię. Było to tak, że kiedy dowiedzieliśmy się, że Firefox doda tę funkcjonalność, to było chyba w jedynce, prawda? Już nawet. Bardzo nam zależało na tym. Wiedzieliśmy, że to na pewno chwyci. I wiedzieliśmy, że nowa wersja Explorera i innych przeglądarek również będą zainteresowane dodaniem tej samej funkcjonalności. Bardzo nam zależało na tym, żeby ta funkcjonalność nazywała się tak samo dla wszystkich użytkowników. Dlatego napisaliśmy do Microsoftu i oni nam odpowiedzieli i akurat ta współpraca bardzo nam fajnie wyszła. I uzgodniliśmy jedną wspólną wersję. Chcieliśmy, żeby to nazywało się karta. Nie zakładka, nie fiszka, nie panel i kilka innych jeszcze pomysłów. Więc no właśnie, Te konsekwencje, które można, wydaje mi się, członkowie mają dla internetu, są bardzo daleko idące. To nie jest tylko bezpośrednie przełożenie na udział w rynku, to są także konsekwencje na przykład dla języka, jak w przypadku naszej społeczności polskiej. I właściwie to chyba tyle. Jeśli was trochę zainteresowało, to tu są dwa linki, angielski i polski.
Jeśli Was interesuje bardziej ta strona kodowania, programistyczna, tutaj są bardzo fajne zasoby i tutoriale, według których można się nauczyć. No jakby co, to możecie też do mnie napisać, ale nie wiem, czy odpowiem. No, to tyle. Dziękuję.